Kanał lewy. Kanał prawy. Przed miesiącem obchodziliśmy kolejną rocznicę tragicznej śmierci Rafała Wojaczka. Samobójczej śmierci, która zapoczątkowała tworzenie, powstawanie legendy poety przeklętego. Legendy, która bardzo często przesłania poezję Wojaczka. To doskonały kontekst dla procesu, który możemy obserwować od kilku miesięcy, a mianowicie tworzenia nowej legendy pisarza przeklętego wokół postaci młodego prozaika Mirosława Nachacza, który przed kilkoma laty także zginął śmiercią samobójczą. Impulsem do powstania tej legendotwórczej narracji była publikacja ostatniej powieści Mirosława Nachacza pod tytułem Niezwykłe przygody Roberta Robura, która ukazała się kilka miesięcy temu. Od razu w prasie rozgorzała dyskusja. Jedni chwalili tę powieść jako najwybitniejszy utwór Nachacza, inni natomiast twierdzili, że to powieść nieudana i jej publikacja burzy istniejący obraz twórczości Nachacza. Kiedy śledziłem ową prasową dyskusję wokół Nachacza, po raz kolejny przyszedł mi do głowy Rafał Wojaczek i jego niepublikowana za życia proza pod tytułem Sanatorium, a także listy, na których publikacje nie godzą się spadkobiercy spuścizny Wojaczka właśnie ze względu na istnienie owej legendy poety przeklętego. Ci, którzy dysponowali prawami do powieści Nachacza, opublikowali ją, jak się zdaje, po to, by ową legendę wzmóc. Która z tych strategii, a bez wątpienia obydwa gesty są elementami strategii, jest lepsza, pozostawiam Państwa ocenie. Thank you.